Dzień dobry, gościoix.pl. Proszę Państwa, tym razem z kosmosu, można by tak rzec. Oczywiście to ja jestem z kosmosu i trochę dziwny, ale moi goście są jak najbardziej z Cieszyna, można by tak rzec. Cieszyńskie gwiazdeczki. I stąd ja się łączę, proszę Państwa, z przestrzeni międzyplanetarnej. Czyli tak, cieszyńskie gwiazdeczki, tutaj widzimy trzy osoby. To jest Maja Wysocka, Dagmara Rymanowska i Anna Wysocka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mnie słyszycie, bo jestem daleko? Świetnie nawet. O, super. Dobrze. Słuchajcie, ostatnio słyszałem, że wygrałyście w Mistrzostwach Świata. Czy możecie coś o tym opowiedzieć trochę? Co to były za Mistrzostwa Świata? Bo jesteście mażoretkami. Tak jest. Może ja rozpocznę. Mhm. A nie jesteś menadżerem, więc masz prawo jak najbardziej. Dzięki wielkie. Jestem menadżerem zespołu od roku. Odkąd pani Katarzyna Kubiczkowa, założycielka naszego zespołu, wyjechała na stałe do Francji. Przekazała mi ten zespół i tak zaczęła się nasza wspólna przygoda. Ponieważ... Pozdrawiamy Francję. Ja zresztą widzę i Francję, i Polskę z takiej wysokości. Pozdrawiamy widać. Przede wszystkim wszystkie nasze mażoretki. Pozdrawiamy naszą panią Kasię Kubiczkową, która wcale nie w przestrzeni planetarnej, ale we Francji przebywa. Tak, właśnie się wspina po wieży Eiffla, widzę to. Mhm. No, a potem z wieży Eiffla pewnie do winnicy pięknej wskoczy. Dobrze, zostawmy ten temat, bo jest niebezpieczny. Tak jest. Natomiast pozdrawiamy również rodziców i wszystkich sympatyków naszego zespołu. W tym roku, jak wszyscy doskonale wiemy, warunki troszeczkę się zmieniły. Mamy pandemię i dziewczyny, które przez prawie rok przygotowywały się do różnorodnych mistrzostw, powiedzmy, nazwijmy je stacjonarnych, niestety musiały odłożyć swoje plany. Ale przecież to jest tyle przygotowania, tyle wysiłku włożone. Przygotowań, wysiłku, szycia kostiumów pięknych. No niestety, z tym nie zrobimy nic. Na szczęście znalazło się sporo pasjonatów, którzy postanowili zorganizować konkursy online. Śledziłam Facebooka, śledziłam strony internetowe, trafiłam w pierwszym momencie na wspaniałe ogłoszenie Federacji EMA, które zapraszało wszystkie mażoretki do konkursu online. Pierwszy ogólnopolski konkurs internetowy. Zadanie polegało na tym, że solistki musiały nagrać w warunkach tak zwanych domowych swoje układy solo. Mogły to być układy z batonem oraz z pomponami. Wymogiem było to, żeby taki układ był nakręcony albo w domu swoim, albo przed domem, na jakimś podjeździe, w ogródku, żeby pokazać, że mimo pandemii my nadal ćwiczymy. Czyli ten wysiłek się na szczęście mógł pokazać w postaci tych występów, tak? Mógł się opłacić. Mhm. Tak jest. To się opłaciło. Postanowiłam zgłosić dziewczynki, a ponieważ zainteresowanie było bardzo duże, więc federacja doszła do wniosku, że nie tylko możemy zgłaszać solistki, ale jeżeli mamy nagrania układów, duetów, tria, miniformacji, scen, możemy wysłać te nagrania z ubiegłego roku. No i oczywiście też tak zrobiłam, ponieważ najczęściej na występach nagrywam nasze dziewczyny, żeby mieć takie małe archiwum, więc udało mi się wysłać zgłoszenia. Powiem tak, odniosłyśmy ogromny sukces, bo po pierwsze nasze najmłodsze kadetki, juniorki zdobyły złote, srebrne, brązowe medale. Czyli wszystkie możliwe miejsca na podium? Wszystkie możliwe, tak jest. Zaistniałyśmy na podium. Super, gratuluję. To jest wielki sukces, ogromny. To jest po prostu niewyobrażalne. No to jest kosmiczny sukces, że tak powiem. To jest właśnie kosmos. Bo to nie jest wyróżnienie gdzieś tam, prawda, drugiego czy trzeciego stopnia, że tak powiem, tylko pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Otrzymaliśmy medale, otrzymaliśmy przepiękne statuetki, dyplomy, więc
to naprawdę był ogromny pierwszy sukces. Ale to jest jaki konkurs? O czym mówisz teraz? Ogólnopolski konkurs online. To były de facto nie konkurs, ale ogólnopolskie mistrzostwa. Mhm. Tyle tylko, że online, prawda? No tak, takie mamy czasy. Takie czasy. Po tym konkursie okazało się, że zostałyśmy nominowane do Mistrzostw Świata. Układy zostały wysłane do federacji, która zajmuje się mażoretkami z całego świata. I powiem tak, że naprawdę były to Mistrzostwa Świata. Uczestniczkami tych mistrzostw były dziewczynki z USA, z Indii, z RPA, z Brazylii. Były dziewczynki z Włoch, z Austrii, Słowenii, Chorwacji, Polski, Czech, Słowacji, więc naprawdę można powiedzieć cała kula ziemska. Super. I wy z naszej ziemi reprezentowałyście i jakie tam zajęłyście miejsca? Możecie się pochwalić czymś? No i teraz ja może rozpocznę chwalenie, ale poproszę też Dagmarkę o pomoc, bo na Mistrzostwach Świata odniosłyśmy spektakularny sukces. Przede wszystkim dwie nasze solistki. To jest właśnie Maja Wysocka i Natasza Rymanowska, której trenerką jest Dagmarka Rymanowska. Dzisiaj niestety Nataszka nie mogła wziąć udziału w naszym nagraniu. Ale będzie okazja, myślę, że kiedyś jeszcze na pewno porozmawiać. Będzie okazja, będziemy mogli ją pokazać, z czego się niezmiernie cieszymy. Ja tutaj teraz powiem o tym największym sukcesie. Obydwie dziewczynki w swojej kategorii wiekowej, gdzie Maja jest kadetką, Natasza jest już juniorką, zdobyły złoty medal w Mistrzostwach Świata, gdzie konkurencja była naprawdę bardzo duża, ale oprócz tego obydwie nasze wspaniałe solistki otrzymały tytuł najlepszej mażoretki na świecie w swojej kategorii wiekowej. No to świetnie, no to po prostu wszystkie możliwe nagrody zdobyłyście wy. No to gratuluję razy 100. Super. Dziękujemy bardzo. Jak się czujecie z tym teraz? Dagmarko, może coś powiesz o tym. Aż mi słuchawka wypadła po prostu pod wpływem. Ja może tak powiem troszeczkę od tej drugiej strony, czyli wiadomo, że sukces też jest potrzebny, trening, ciężka praca i oczywiście to miało miejsce. Natasza trenowała bardzo długo, ona już trenuje od, no, czwarty rok leci, także no, jest to długi okres czasu. Nie ukrywam, że Natasza, ona od małego po prostu, że tak powiem, talent wrodzony, ale trening ciężki, codziennie w domu sobie ćwiczy, codziennie puszcza muzykę, przypomina sobie układy, wychodzi na zewnątrz, ćwiczy jakieś różne elementy techniczne i to właśnie całość skupia się właśnie na takie sukcesy. Także no tutaj jest, że tak powiem, wielkie gratulacje dla dziewczyn, bo to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Tym bardziej, że była ta niepewność, jak to wszystko zostanie przyjęte, bo to jest, wy to nagrywałyście, prawda? Tak. Sytuacja tak, jest inna tak, niż tak zazwyczaj na żywo, więc to zdecydowanie no, wielki, wielki sukces. Maja, a jak ty się z tym czujesz wszystkim? Jak to te przygotowania tak, i później posłanie? Dobrze? Tak? Tak. Maja jako mażoretka jest 2,5 roku w zespole, więc nie tak długo, no też jest dużo młodsza. Jeszcze dużo przed natomiast, tobą, Maja. Tak, natomiast dokładnie tak jak Natasza, jak powiedziała Dagmara, codziennie ćwiczy. Codziennie. Nie ma dnia, żeby nie rozpoczął się i nie zakończył treningiem prywatnym. Oprócz tego oczywiście ćwiczy ze swoją trenerką Anią Mlak. Spotykają się online przede wszystkim. I naprawdę te sukcesy to nie tylko talenty naszych dziewczyn, ale ogromna, ciężka praca. I Aniu, też twoja, że sobie tak pozwolę, bo też nad tym czuwasz i opiekujesz się dziewczynami. Tak, więc... No zdecydowanie tak, staram się bardzo, wyszukuję konkursy, gdzie się tylko da. Ja powiem dalej, my nie zakończyłyśmy na Mistrzostwach Świata, nikomu się w głowie nie przewróciło. No ale przepraszam bardzo, co może być wyżej niż Mistrzostwa Świata, to znaczy Wszechświata? Wyżej może nie, ale równie bardzo mocna konkurencja i świetne miejsca okazały się w ogólnopolskich festiwalach mażoretek, które zorganizowane były w maju.
tego roku, po Mistrzostwach Świata, w pierwszym z konkursów, Festiwal Applaus, organizowany przez gminę Marklowice. Dziewczyny, tam już były tylko solistki i tylko właśnie nagrania domowe. Również zdobyły bardzo wysokie miejsca. Były to złote, srebrne i brązowe znowu medale. I tu muszę powiedzieć jeszcze jedną fajną ciekawostkę, bo cały czas mówimy o kadetkach i o juniorkach, czyli raczej o kadetce Mai i juniorce Nataszy z ogromnymi sukcesami. My mamy również w swoim zespole zespół Dream Stars, to są seniorki, należą do stowarzyszenia, prowadzone są przez Anię Mlak. Mhm. I spośród seniorek bardzo pięknie z medalem zakończyła Applaus Maja Rymanowska. Tak samo wydarzyło się w kolejnym festiwalu, który organizowała z kolei Kuźnia Raciborska. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy wyniki. No i znowu złoto, srebro i brąz. Także nie marnujemy czasu. No właśnie, a propos tego czasu, ja wiem, że macie bardzo dużo sukcesów i bardzo się cieszę. Dobrze, że przybliżyliśmy te ostatnie, największe wasze sukcesy. Program musiałby trwać po prostu co najmniej 30 minut, żeby wymienić wszystkie zajęte wasze wysokie miejsca. Więc na razie tu przerwę, ale Maję chcę zapytać, bo ty masz piękny strój na sobie. Co to jest za strój? Do duetu. Do klasycznego duetu. Super. Mhm. I to jest takie czerwone, ja nie wiem, jak to się nazywa. Możesz mi powiedzieć, jakie to są nazwy tych poszczególnych części tego stroju? No, tu są, gdybym mi powiedzieć, trudno nazwać poszczególne elementy. Aha. Bo strój, tym najważniejszym elementem są naramienniki. Właśnie te, które tutaj widzimy, one są zawsze w strojach klasycznej mażoretki. Klasyczna. Mhm. A czy to nie utrudnia ruchów? Tańca i tego. Nie? A. Super. A powiedz mi, Maja, o czym ty marzysz jeszcze w przyszłości? Co chcesz zrobić jeszcze w życiu? Czy będziesz. Masz jakieś plany, marzenia, o których możesz powiedzieć? Bo to takie pytanie. No, marzę z taką wielką gwiazdą. No, żeby było po prostu fajnie, żeby. Dużo tańczyć. Super. A rodzice jak reagują na twoje marzenia i na to, co robisz? Wspierają cię, czy nie za bardzo? Wspierają, to super. Dużo. A tak, Mara, a ty o czym marzysz? Chcesz związać swoje życie właśnie ze sceną, czy myślisz o czymś innym kiedyś w przyszłości? Wiem, że jesteś w technikum i to chyba w pierwszej klasie. Może nie ze sceną, ale no bardzo chętnie bym po prostu prowadziła więcej może zespołów, założyłabym może w innych miastach, żeby rozprzestrzenić ten sport, bo mimo wszystko nie są tak bardzo znane. No tak, zgadza się. A w technikum wiedzą, że tańczysz i zdobywasz te wszystkie miejsca, że trenujesz? Tak, tak, wiedzą. Jak reagują na to? No oczywiście pozytywnie, zawsze jakieś miłe słowo padnie, nauczycielki też mnie bardzo wspierają. Jak jest na przykład jakiś wyjazd, też mamy dużo wyjazdów z mażoretek, też zawsze chętnie po prostu pytają się, jak było na wyjeździe, jakie państwa zwiedzamy, co robimy. No i to jest na przykład bardzo miłe. Ja wam życzę wiele jeszcze takich sukcesów. Na pewno życzę wam też wiele wyjazdów, bo kiedyś, mam nadzieję, że nie trzeba będzie nagrywać, tylko kiedyś wrócimy do takiego normalnego funkcjonowania i będziemy mogli wyjeżdżać. A mażoretki trochę już tych wyjazdów miały za sobą, prawda, Aniu? Zdecydowanie tak. Może ja jednak poproszę Dagmarkę, żeby o kilka słów powiedziała, bo mażoretki przede wszystkim, jeżeli organizują wyjazdowe koncerty, to opieramy się na najstarszych grupach. Bo wiadomo, dzieci jeszcze są troszkę małe i trudno by to było zorganizować. Powiem tak, takim naszym największym, najwspanialszym wyjazdem wspólnym, bardzo dużej grupy,
właściwie prawie wszystkie nasze seniorki i mażoretki z innych zespołów. Wyjechałyśmy w ubiegłym roku we wrześniu do Szanghaju na zaproszenie na ogromny festiwal tańca. Spędziłyśmy tam cudowny tydzień. Dziewczyny codziennie dawały koncerty, spotkały się z niesamowitym aplauzem, no bo nie ukrywam, nasze mażoretki są piękne. Zgadza się, potwierdzam. Aniu, ja w ogóle kiedyś mam nadzieję, że uda mi się zaprosić Ciebie do innego odcinka, w którym będziemy mówić, jak to się stało, że oprócz informatyki zajęłaś się też opieką nad mażoretkami, bo to nie jest taka naturalna droga, przyznasz. No chyba nie. Chyba nie. I dalej pracujesz w szkole. Zdecydowanie dalej uczę informatyki. Ale już to nie są te czasy, kiedy trzeba było dyskietkę wkładać i był system operacyjny. No i nie. Mamy inne połączenia. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Niestety no, muszę skończyć program, ponieważ czas jest ograniczony. Życzę Wam jeszcze raz wielu sukcesów, takich jak do tej pory, podróży. No i mam nadzieję, że będziemy się też widywać w kolejnych odcinkach. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Jeszcze raz. Tak, Marko? Ja oczywiście chcę pozdrowić wszystkie nasze mażoretki, rodziców mażoretek. No i trzymam kciuki po prostu za kolejne sukcesy dziewczynek. Właśnie, to ja też trzymam kciuki. Dobrze, to bardzo dziękuję. Ja chciałam pozdrowić jeszcze raz wszystkich sympatyków, wszystkie nasze wspaniałe dziewczyny, ich rodziców i jeżeli mogę, to bardzo chciałam podziękować moim trenerkom, wspaniałym dziewczynom, które poświęcają swój czas, swoje pomysły, i przede wszystkim starają się wzbogacać nasz zespół. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja Wam dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w następnym odcinku. Dobrego tygodnia Państwu. Dziękujemy wzajemnie. Dziękujemy. Do widzenia.